Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szanowni państwo, tytułem wstępu chciałbym podkreślić, że kiedy pierwszy raz się tutaj z państwem spotykaliśmy na konferencji prasowej w Radomiu, sondaże dawały nam około 3-4%. Państwo rzetelnie przekazywali informacje o nas, natomiast media ogólnopolskie, te największe media w Polsce, zamilczały Konfederację. Wyróżniały nas przez to, że jako jedyny komitet ogólnopolski, który się zarejestrował w tych wyborach, byliśmy po prostu zamilczani. Od kilku ostatnich dni obserwujemy jednak trwałą nagonkę, ataki medialne w mediach ogólnopolskich na Konfederację. Jednocześnie sondaże pokazują nam nasze próby fokusowe również, że wyborcy, którzy chcą zagłosować na Konfederację, to jest około 6-7%. Także bardzo dziękuję mediom głównego nurtu za te ataki, które przysparzają nam zwolenników, bo ludzie widzą, jaka jest prawda i mają chęć świadomie głosować. Przechodząc, szanowni państwo, do tematu przewodniego dzisiejszej naszej konferencji, chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz dla Polski, dla Polaków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który mieni się prawicą, a tą prawicą w rzeczywistości nie jest, bo to widać po tym, co robią, a nie o czym mówią, ma recenzenta w postaci lewicy. W postaci lewicy, która ramię w ramię do wyborów europejskich szła od PSL-u przez Platformę po SLD jako jeden zjednoczony komitet. Ten recenzent wpływa bardzo silnie na Prawo i Sprawiedliwość, dąży do wprowadzania swojej ideologii, wywiera olbrzymią presję na obóz rządzący. Dlatego w interesie Polski, w interesie Polaków jest również to, aby po prawej stronie był recenzent, który będzie recenzował Prawo i Sprawiedliwość z tej prawej strony, katolickiej, narodowej, konserwatywnej, wolnościowej. Jest to w interesie Polski i Polaków. Demokracja ma to do siebie, że w Sejmie powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich ugrupowań, liczących się ugrupowań. Konfederacja jest ugrupowaniem prawicowym, który idzie ze sztandarami narodowymi, katolickimi, tradycjonalistycznymi, konserwatywnymi i wolnościowymi. Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość, jak powiedziałem, nie jest żadną prawicą. To pokazało, chociażby to pokazało rządy Prawa i Sprawiedliwości przy ochronie życia, przy seksualizacji dzieci i młodzieży, przy roszczeniach innych instytucji ponadnarodowych, czy też innych państw. To pokazali przy tym, kto tworzy prawo w Polsce i kto dyktuje warunki. My gwarantujemy państwu, że będąc w Sejmie będziemy tym recenzentem, będziemy patrzeć na ręce Prawa i Sprawiedliwości i tak jak chociażby kolega Robert Winnicki, który będąc w Sejmie alarmuje, kiedy są jakieś rzeczy niekorzystne dla Polski i ma szansę powiedzieć to nam, przedstawić. To nie może być zamilczane w sytuacji, kiedy jest siła parlamentarna. Dlatego tak ważne jest, aby od tej katolickiej, narodowej, wolnościowej strony w naszym Sejmie byli również przedstawiciele Konfederacji, jako ta prawicowa alternatywa. Szanowni państwo, również ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce, bardzo, bardzo przykre, to jest tutaj pożar u naszej koleżanki, pani poseł Marzeny Paduch. Ja apeluję z tego miejsca do służb, przede wszystkim do policji, do straży pożarnej, aby z uwagi też na historię, jaka pani Marzena już tutaj przeszła kilkanaście lat temu, jakie wydarzenia, które się wówczas wydarzyły, czyli również pożar, za co osoby były skazane, aby bardzo gruntownie przyjrzały się tej kwestii i z tego miejsca oddaję głos pani Marzenie Paduch. Marzena Paduch, posłanka na Sejm 5 kadencji, kandyduję z Konfederacji z listy numer 4, pozycja 3. 26 września tego roku w moim rodzinnym domu był bardzo duży pożar. O mało nie zginęła moja rodzina, straty są bardzo duże. W przeszłości, w kampanii wyborczej, miałam też podobne zdarzenia.
podpalili mi na działce budynek. Dwa razy do mojego domu rodzinnego miał wpaść koktajl Mołotowa. Chcieli mi porwać dziecko. Wielokrotnie grozili śmiercią mnie i mojej rodzinie. Sprawcy tych czynów byli ujęci i osadzeni w więzieniu. Były to formy zastraszenia na tle politycznym. Zadaję sobie pytanie, czy teraz w kampanii wyborczej tej obecnej to jest tylko przypadek, czy może chcieli mnie wyłączyć z kampanii wyborczej, żebym zajęła się sprzątaniem, remontami w domu? A może chcieli zastraszyć tych młodych ludzi, żeby nie zajmowali się już więcej polityką? To był taki przykład może na mojej osobie. A może też chcieli mnie zastraszyć, żebym nie budowała struktur ruchu narodowego? Oni wiedzą, że ja jestem w tym dobra. Dziękuję bardzo. Przepraszam, oni to kto? Nie chcemy tutaj... W naszym kraju, póki nie jest udowodniona wina, nie ma winnych, tak? Więc póki nie jest udowodnione, nie złapany ktoś za rękę, ale my możemy się domyślać, ale wskazać nie możemy. Na miejscu pożaru była policja, były 4 wozy strażackie. Myślę, że będzie to wyjaśnione. Ja nie pytam o nazwiska. Jest podpalenie? Jest pewność, że to jest podpalenie? Dlatego bardzo prosimy tutaj służby, aby to zbadały po prostu rzetelnie, z uwagi na to, że takie miejsce już miało w przeszłości, takie zdarzenie miało w przeszłości miejsce, że było tam faktycznie podpalenie, za które osoby zostały skazane prawomocnie przez sąd na karę pozbawienia wolności. Dlatego apeluję po prostu do służb, aby bardzo rzetelnie i szczegółowo badały ten wątek i również, aby wyjaśniły tę sprawę. Tak? Nie chcemy tutaj nikogo oskarżać, bo na to za wcześnie służby pracują, dlatego apelujemy do nich bardzo gorąco, aby po prostu rzetelnie zajęły się tą sprawą i sprawdziły, bo jeżeli by to faktycznie było na tle politycznym, to jest oczywiście bardzo poważna sprawa. Natomiast chcemy tutaj, nie chcemy nikogo oskarżać, nie mając żadnych dowodów, chcemy po prostu rzetelnego zbadania tej sprawy. Tak? Tego się domagamy od służb. I teraz chciałbym oddać głos PS Dawidowi Nowakowi z partii Korwin. Dzień dobry, nazywam się Dawid Nowak, jestem prezesem Okręgu Radomskiego partii Korwin. Startuję z listy Konfederacja Wolność i Niepodległość, miejsce drugie. Nie jest to pierwsza kampania wyborcza, w której aktywnie uczestniczę, natomiast jest to pierwsza, w której na tak powszechną skalę jest ilość skandalicznych zachowań konkurentów politycznych. Dochodzą do mnie informacje, ludzie mi się zwierzają, że ta ilość banerów, która się pojawiała na ulicach, to nie każdy z tych banerów został zawieszony legalnie. Że po prostu na czyimś płocie pojawił się baner. Nawet właściciel nie został o tym poinformowany, po prostu go znalazł, zdjął. Ale właśnie, czy może zdjąć, czy nie może, czy powinien iść na policję, czy zgłosić to komisarzowi wyborczemu. Tu pojawiają się problemy prawne, dlatego że plakaty wyborcze, czy w ogóle materiały wyborcze są pod ochroną prawną. A jednak komitety wyborcze tak robią. I jest to na pewno negatywna rzecz tej kampanii wyborczej, która może nie występowała w takiej skali przy poprzednich wyborach. Chcielibyśmy zaapelować o to, żeby mając tak wielkie budżety, mogąc wykupić reklamę w bardzo wielu miejscach, nie schodzić do tak niskiego poziomu jakby prowadzenia kampanii wyborczej. Dziękuję, Dawid Nowak z tej strony. O zabranie głosu teraz poproszę kolegę przedstawiciela Pobudki i Korony, kolegę Rafała Porysia. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście solidaryzujemy się tutaj z panią Marzeną. Ja jako człowiek od pana Grzegorza Brauna muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Tu koledzy oczywiście mówili o mega ważnych rzeczach, ale ja muszę też jako ludzie zrzeszeni z Konfederacją musimy powiedzieć stanowcze nie i zaprotestować wszystkim ruchom typu LGBT, propagandzie LGBT i całej ideologii gender, innym tego typu ruchom. Te ruchy są mało przyszłościowe, to są ruchy jednopokoleniowe, a my chcemy przetrwać, chcemy godnie żyć. I tak, trzeba jasno powiedzieć i trzeba głośno powiedzieć, że trzeba budować rodzinę na modelu wartości chrześcijańskiej, opartej na zasadach biblijnych. To nie jest łatwe, nie jest łatwo zbudować taki model rodziny chrześcijańskiej, ale praca popłaca i warto. Zauważamy, że w rodzinach, gdzie ten model jest zachwiany, wyróżniamy
taką mniejszą, taką różnicowaną hierarchię wartości. Na pierwszym planie mamy wartości materialne, dopiero na drugi plan schodzą wartości duchowe. I dziś trzeba powiedzieć bardzo mocno, rodzina chrześcijańska jest szczególnie ważna. Jest szczególnie ważna. Będąc w takiej rodzinie, umacniamy jednostkę oraz całą ludzką społeczność. Bardzo zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach 13 października, oddania głosu na Konfederację. Rafał Foryś, numer 5. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu teraz poproszę kolegę z partii Korwin, Maksymiliana Kacę. Dzień dobry, witam serdecznie. Odległe 15 miejsce na liście, ale mimo wszystko chciałbym jedno zdanie powiedzieć, bo każdy z nas tutaj obecnych, gdyby chciał zaistnieć bardziej, szybciej w polityce, być obecny, żeby jego twarz była widziana w mediach, pewnie wstąpiłby do PiSu lub PO. Natomiast my jesteśmy grupą, która ma swoje idee, która chce, żeby te idee były słyszane. Są to idee wolnościowe, narodowe i przede wszystkim patriotyczne. Dlatego tak od siebie też chcę podziękować tym mediom, które przybyły tutaj i pokazują tą grupę zapaleńców pełnych wiary w siebie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze na chwilę powrócę do tematu nielegalnych działań wyborczych. Tak. Proszę się przejechać tutaj do Makowca niedaleko. Straż pożarna, budynek publiczny, na nim wywieszone są banery wyborcze jednej partii, myślę, że nie trzeba wspominać której. Jeszcze pół biedy, że jest to budynek publiczny, straż pożarna, ale to jest lokal wyborczy. To jest skandal. Ja złożę zawiadomienie do komisarza wyborczego, pojadę na policję, dopytam się, czy może mają pozwolenie na to, ale czy prawo powinno na to zezwalać, czy zezwala na to? Mnie się wydaje, że nie. I jest to na pewno skandaliczna rzecz. Dziękuję. Przepraszam, bo tak? Ja bym chciała, żeby pan sprecyzował. Czy chodzi pan o to, że są zrywane plakaty państwa, czy tych plakatów jest generalnie za dużo? Plakaty zawsze były zrywane w każdej kampanii, to jest normalna rzecz. Natomiast w tej chwili bezczelną rzeczą jest po prostu wieszać się z banerami czy plakatami u kogoś na płocie, kto sobie tego nie życzy, kto nie dał zezwolenia na to. Inne ugrupowanie, tak to o to chodzi? Mam nadzieję, że tak. Z mojej strony oczywiście deklaruję, że w żaden sposób nigdy tak nie postępuję i każda osoba, która wywiesiła mój baner, zrobiła to dobrowolnie za ich zgodą. Tak? Natomiast w Makowcu, nie wiem, czy może było zezwolenie, prawda, od tam komendanta Straży Pożarnej, może nie, to trzeba się dowiedzieć, tak? Natomiast jest to lokal wyborczy. Skandal, że tam są materiały wyborcze na płocie lokalu wyborczego. Dziękuję. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałem tutaj powiedzieć tą rzecz, że to co mówili koledzy, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe dysponują milionami na kampanię, naprawdę stać ich, aby wykupować sobie miejsca. Zalewają nas i tworzą taką kampanię billboardową. Kampanię wizerunkową, tylko pokazują twarze, nie pokazują tego, co chcą zrobić najczęściej. Stać ich na tę kampanię, natomiast my nie narzekamy, że nie mamy pieniędzy od państwa, nie mamy subwencji z budżetu państwa żadnego wsparcia. Za nami stoją ludzie, za nami stoją wyborcy i to dla nich działamy, dla tych wyborców, których Prawo i Sprawiedliwość nie reprezentuje, których nie reprezentują ugrupowania lewicowe, których nie reprezentują te partie okrągłostołowe. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to dziękuję bardzo serdecznie za przybycie. Dziękuję.